w kolejnym programie Nasze Wielkie Walki. Witamy serdecznie gościa Krzysztof Diablo Włodarczyk. Witam serdecznie. No widzimy rękę na tym blaku, już tutaj wiemy, że miałeś poważny zabieg operacyjny. Tak, poważna operacja barku, dokładnie specjalistycznie tego nie powiem, co tam dokładnie było robione, ale roboty było trochę, bo około 4 godzin grzebania, więc nie było to, można powiedzieć, borowanie ani wyrwanie zęba, tylko naprawdę coś poważnego. Co to oznacza dla twojej kariery bokserskiej? Czy w tym roku wrócisz na ring? No mam taką nadzieję, listopad... Tak myślę, że najpóźniej listopad, może grudzień, początek grudnia. No wszystko zależy od tego, jak przejdzie rehabilitacja. Jak rehabilitacja i jakby wszystkie czynności, czyli gojenie się i nic nie uszkodzę, no to wrócimy. Jeśli nie, no to pewnie ten rok będzie, tak można powiedzieć, brzydko powiedziawszy, stracony. A pewnie w przyszłym roku, no coś tam dopiero. Krzysztof, dzisiaj będziemy rozmawiać o twojej mistrzowskiej walce z Rahimem Czakijewem, a właściwie Czakijewem, ale łatwiej wymawiać Czakijew, a więc niech zostanie Czakijew. Ty, Przemek, powiedziałeś po tej walce, gdzieś tam się doczytałem, że mało nie zmarłeś na zawał serca wtedy. To było 7 lat temu. Dzień dobry. No tak, myślę, że to była druga walka, którą najbardziej przeżyłem. No pierwszą to wspólnie komentowaliśmy rewanż Andrzeja Gałaty z Riddickiem Bowe. I drugą no, walkę Diablo z Czakijewem, z racji tego, że po pierwsze znamy się z Diablo, lubię go, znam go właściwie od początku jego zawodowej kariery. Ja chciałem cię poprawić. Ja myślałem, że to będzie może trzecia nawet, bo z tego względu, że razem byliśmy we Włoszech, boksowaliśmy z Vincentem Rosito, byłeś u mnie w Narodzie. No tak, ale wiesz, no wtedy to inne się aż tak się nie znaliśmy, no to też była walka na wyjeździe, ja też rządzi się trochę tam, jak najbardziej, prawami, ale... jak siedzisz i oglądasz przed telewizorem. Puszczę ci, jak się cieszyłeś. No cieszyłem się bardzo. Skakamy do góry razem z Zbyszkiem Rawo. Ale w każdym razie, no tutaj przed tą walką to właśnie uwagi do Krzyśka były takie jak zawsze, że ma po prostu boksować, a nie czekać. No i zaczęło się bardzo nerwowo. Byłem wtedy w Poznaniu, bo był akurat weekend wyścigów motocyklowych i kosztowało mnie to sporo zdrowia. Tak, ja byłem w studiu, bo to był piątek, biorąc pod uwagę różnicę czasu, 2 godziny między Moskwą a Warszawą, to wiadomo, że nie było to aż tak późno nocą. Gala w ogóle była, jeśli chodzi o inne walki, niespecjalnie interesująca. Natomiast wszyscy czekaliśmy ten pojedynek, bo to dokładnie 21 czerwca 2013 roku. Ty jechałeś tam już jako naprawdę bardzo doświadczony zawodnik. Mówię oczywiście o karierze zawodowej, bo przecież miałeś już zdobyty pas organizacji IBF, wygrywając ze Steve'em Cunninghamem, później go straciłeś w rewanżu, a później zdobyłeś pas organizacji WBC w 2010 roku w Łodzi, chociaż wygrywając Fragomeni, chociaż moim zdaniem wtedy właśnie powinieneś mieć rok wcześniej w Rzymie, jak pamiętasz, gdzie był remis, a tak naprawdę wtedy zasłużyłeś na zwycięstwo w tamtym pojedynku z Dziakowem, który zresztą boksował wtedy naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Czakijew był niepokonany, miał za sobą wicemistrzostwo świata wywalczone w Chicago w 2007 roku, a rok później na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie zdobył medal złoty, wygrywając tym, z którym przegrał w Chicago, czyli z Włochem Clemente Russo. No i przede wszystkim to był taki rywal. Czy ty lubiłeś boksować z mańkutami? Mało boksowałem, bardzo mało boksowałem i nie miałem jakby styczności nawet w boksie amatorskim. Nie boksowałem za dużo z tymi amatorami i jakby można powiedzieć, nie że... że unikałem, ale nie było sytuacji, nie było jak, więc jakby nie boksowałem, tak? Wtedy ale miałeś sparing partnera, kolegę, który jest Dobre, jak zwykle poczucie humoru was nie opuszcza. Tak, jak najbardziej. Ale ja nie wiem, masz pomagam, szpilce, to mówiłem, ale nie, mówimy o tym właśnie, co mam mieć walkę w przyszłym roku. On jak najbardziej pomagał mi do walki a propos Mistrzostwa Świata. I wtedy ci pomagał? Tak, pomagał mi. Pamiętam jak dzisiaj, robiłem z nim technikę. To tam najbardziej było dla mnie, jakby można powiedzieć, znaczące w tym, jakby w tych pojedynkach, to, żeby jak najmocniej bił w sensie takim, a ja bym, jakby, no wiadomo, że jeden, w technice jest tak, że jeden bije, a drugi się broni albo oddaje też, tak? No i było to na zasadzie takiej, że ja coś biłem, on oddawał tak mocno, jak tylko mógł,
prawda, czekałem i oddawałem jakby swoją jakąś tam akcję, prawda? Więc w tym przypadku no, można powiedzieć, że mi pomógł, bo taki Krzysiek Głowacki, tak. No właśnie, znów ten osobnik, tak, tak, jak najbardziej, ale było dwóch, więc jakby można powiedzieć, się zmieniali, jeden mógł, drugi nie mógł i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej tych dwóch jakby panów pomagało mi w przygotowaniach do walki. A Rusiewicz też ci pomagał? Bo on dwukrotnie walczył z Czakijewem wcześniej i nie przegrał przed czasem. Tak, nie przegrał przed czasem, dokładnie. No, Łukasz, tak, Łukasz? Tak, tak. Jeśli nie mylę, to był niesamowity człowiek. Pozgrałem jakby spalingów i tego, jak przyjeżdżał te spalingi, jak toczył te spalingi. Ale nie pomagał, bo on nie był mańkutem, no po prostu. Tak? On pomagał nam w innych i bardzo mocno pomagał w innych walkach, jak przygotowaliśmy się, ale w tym akurat przypadku był niepotrzebny. Nie, bo myślałem tylko o tym, że dobrze znał Czakijewa. Tak, boksując z nim dwukrotnie, więc miał to. Patrzyliśmy, obejrzeliśmy sobie, tą, można powiedzieć, te dwie walki bardzo uważnie wtedy z trenerem patrzyliśmy, spokojnie oglądaliśmy. Tak chłodnej głowy do tego pojedynku, to nie pamiętam, żeby kiedykolwiek, jak można powiedzieć, miał. I taką pewność siebie, można powiedzieć. Druga pewność to była też, można powiedzieć, w Australii. Ale ta walka to była na przykład, nie wiem, no, nie mogę tego powiedzieć, bo dane jakby uczucie nie wróci się. Ale to było coś niesamowitego. Ale pamiętasz, jak miałeś pomysł razem z trenerem Łapinem na ten pojedynek, jeśli chodzi o taktykę? Z tego co pamiętam gdzieś tam jakoś, to trener mi mówił, żeby trzymać się, chyba tak mi się zdaje, dosyć blisko niego i wysoko ręce trzymać, tak? Na każdym, jak go, można powiedzieć, bo wiadomo, na każdy jakiś ten jego uderzenie, to zwarcie, to jest, jak można powiedzieć, zawsze potrzebuje później odpocząć, tak? I w tym momencie, jakby można powiedzieć, oddawać jakby swój cios. Zdaje mi się, że tak mniej więcej to było, tak? Na pewno powiedział, nie opuszczaj rąk. Ten powiedział, nie opuszczaj rąk, żebyś na sekundę nie opuszczał rąk, trzymaj to, co robiłeś, rób to, prawda? Wszystko będzie, zobaczysz, na twoją korzyść, bo wiadomo, że Rahim, jakby można powiedzieć, rozpędzał się w tych pierwszych rundach bardzo mocno, jak torpeda, ale w późniejszych rundach niestety już mu tego tchu brakło i tu staraliśmy się wykorzystać jakby ten mój moment. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli porozmawiać z trenerem Fiodorem Łapinem, bo jesteśmy umówieni na rozmowę. A jeszcze krótko wracając, a ty jakiej walki oczekiwałeś wtedy, znając dobrze Wiesz co, Krzyśka? Ja oczekiwałem walki trochę aktywniejszej, szczególnie tą przednią ręką. No ta pierwsza runda, tak szczerze mówiąc, to była przespana. Tutaj tak, Krzysiek tak. Nic nie robił i co gorsza, cofał się w linii prostej, potem to później to zmienił. No, Czakijew zrobił na mnie no, bardzo dobre wrażenie na samym początku, bardzo dobry technicznie, no, tak jak powiedziałeś, mańkut, dobrze poruszający się i bardzo, bardzo mocno bijący. I bardzo szybki. Właściwie tylko od drugiej rundy zacząłem sobie zadawać pytanie, czy on jest w stanie przeboksować w ten sposób 12 rund, jeśli zaraz będzie musiał boksować. To jest to pierwsze starcie. Tak to się wszystko, proszę państwa, zaczęło 21 czerwca. Czakijew od samego początku zaczął bić seriami i w każdy cios wkładał maksimum siły. Widzimy tak. Tutaj. Tak. I tutaj to się nie zmieniało. No ja się trzymam jego, tak widzicie, prawda? Blisko mniej więcej, no, jeden krok do przodu, jeden krok do tyłu. To jest tego typu, jakby można powiedzieć, trzymanie. Żeby non-stop gdzieś tam być tym jakby w pewnym sensie zagrożeniem, chociaż niekoniecznie, tak jak sam powiedziałeś na początku, dużo biłem, ale to nie chodziło o to. To chodziło o to, żeby dobrze go wypatrzyć, dobrze go poobserwować, zobaczyć, jakie robi błędy, z jakim czasem wypada, tak? Tutaj na przykład wypadł, tak? No tak, tylko wiesz, no, są koszty takiego boksowania w sensie takim, że no, w pierwszej rundzie już miałeś rozcięty łuk biłowy. Tak. Więc faktycznie no, tutaj nie widzimy z twojej strony żadnych ciosów. Teoretycznie można się do tego w twoim boksie przyzwyczaić. Dziękuję bardzo. ale nie zawsze też to się kończy dobrze. Więc... Dokładnie, absolutnie tak, jak najbardziej. Czułeś wagę tych ciosów na gardzie? Szczerze powiedziawszy, te przygotowania, które były, które ciężko pracowaliśmy, które naprawdę chłopaki bili ile mieli sił w łapach,
to już później można powiedzieć, chociaż te rękawice, jakbym wam przywiózł te rękawice, te Everlasty meksykańskie, to tam można powiedzieć sama pięść była. Jak zobaczyli te rękawice, to oni powiedzieli, nie, my w takich nie chcemy boksować. Znaczy Rosjanie, jak zobaczyli. Tak, tak, zobaczyli, a my powiedzieliśmy, okej, my w takich boksujemy, macie i wy. Ja pamiętam, to dla mnie było strasznie śmieszne, jak te... Trener wyłożył na stół, prawda? Nasze rękawice dał. To oni tak dotykają, jakby nie wierzyli, że my w takich boksujemy. Że to się w ogóle jakby boksuje w takich rękawicach. No bo to sama pięść była, można powiedzieć, w tych rękawicach, więc... Znaczy, no tutaj warto wytłumaczyć widzom, że wszystkie rękawice ważą w zależności od kategorii wagowej 8 czy 10 funtów, 10 uncji, no tutaj 10 uncji, tylko ten wypełnienie jest istotne. Krój meksykański, no to niestety to duża część tych 10 uncji to jest w okolicy nadgarstku. Tak, tak, tak. Natomiast na pięści jest dużo mniej. A ty powiedziałeś tam po drugiej stronie, czy w drugim narożniku, dobrze znajomi, no bo był Artur Grigorian, który przez lata całe przecież boksował w Uniwersum. Był wicemistrz świata, jak dobrze pamiętam, amatorów, tak, w Sydney zdobył to wicemistrzostwo. A katmenem, a czy takim był tam Krzysztof Busz, który przez lata całe był przecież Michalczewskim, ale to wynikało z tego, że oni po prostu byli w Uniwersum. Natomiast w twoim narożniku wtedy bodajże chyba nie poleciał tam Paweł Krzysz, tak? Bo miał, doznał kontuzji wcześniej jakiejś. Nie poleciał. Więc narożniku był Fiodor Łapin. Fiodor Łapin i pan Janek Sobieraj. I pan Janek Sobieraj, tak? A też Paweł Kasser był, czy nie? Możliwe, że tak. Ty wtedy miałeś 47 wygranych, 2 porażki, 1 remis, 33 wygrane przed czasem. Rakim Czakijew miał czyste konto, 16-0, 12 przed czasem. Średniego rok starszy, 31-30. No oczywiście sukcesy amatorskie po jego stronie, ale ty bardzo wcześnie podpisałeś zawodowy kontrakt, tak, mając 19 lat bodajże, tak? 20 chyba, tak? 19 to był, 2080. No właśnie, bo ja pamiętam te mistrzostwa Europy, raczej Polski w Płońsku, gdzie przegrałeś w finale te z Wojtkiem Bartnikiem, który był bardzo doświadczonym zawodnikiem, ty byłeś żółtodziobem. Powiem tak, jeszcze nigdy nie boksowałem w tak niewygodnym mankutem. Tak, a ja napisałem wtedy w Sztandarze Młodych, w Rzeczpospolitej, przepraszam, że pracowałem w Rzeczpospolitej. Właśnie napisałem, bo no, on wygrał tyle, że podobała mi się u ciebie, ja cię nie widziałem wcześniej, nigdy, podobała mi się garda, że masz tak szczelną, tak skuteczną gardę. I pamiętam, że zwróciłem na to uwagę. Drugim takim zawodnikiem, którego kiedyś właśnie komentując na to zwracałem uwagę, to był Rafał Jackiewicz, który też miał bardzo dobrą, bardzo szczelną gardę. No i później właściwie to... Z Andrzejem Gintukiem rozmawiałem i tak nie wiadomo było, z kim się zwiążesz, prawda? Bo zaczęli ci namawiać na ten zawodowy kontrakt. Coś mnie zaczął namawiać. Rozmawiałem gdzieś tam z trenerem Zbyszkiem Raubo. Mówić może tak, może nie. Wtedy pamiętam kilka razy, już wcześniej, chyba ze 2-3 lata wcześniej przychodził do niego Andrzej Wasilewski. Można powiedzieć tak... Tak zwani old boye, no Andrzej nie był, raczej Andrzej był jakby młodym facetem, 28-letnim. I zaczął, jakby można powiedzieć, chciał się zacząć bawić w ten, jakby można powiedzieć, sport, zobaczyć, jak to jest, tak? Jak to się i jak to w ogóle wygląda. Więc można powiedzieć, na początku dużo jeździliśmy i po imprezach Agnieszki Rylik, Iwony Guzowskiej, Alberta Sosnowskiego, no po prostu Krzyśka, jeśli nie mylę, Krzysiek Zbarski dokładnie, był jakby organizatorem, tak zwanym promotorem, więc jeździliśmy na jego imprezy i nie tylko, na jakieś po prostu jakiekolwiek bokserskie i patrzyliśmy, Andrzej się uczył, a ja co miałem się uczyć, można powiedzieć, gdzieś tam pamiętam, wywiózł mnie też do Zakopanego na, wtedy pamiętam, sparring z ciężkiej wagi ze Śląska, z Jurczewski, duży, 90, tam nie wiem, 2-3 wzrostu, 115 kg wagi. Ja wtedy ważyłem 83-5 kg maksymalnie i z nim jakby sparowałem. Wiadomo, że gdzieś tam mnie przestawiał, ale nie trafił. Gdzieś tam fajny sparring zrobiliśmy i wtedy Andrzej, jakby można powiedzieć, bardziej jakby się tak
uwierzył jakby we mnie, tak można powiedzieć, i weszliśmy w ten boks. No. No i byliście później od samego początku odważni, bo ten wyjazd na Sardynię i ta walka z Rosito, no to mówiąc krótko, to był taki troszkę wóz albo przewóz przecież. Początek kariery, ale było co zdobyć. On tam wtedy był bardzo, chyba pierwszy w rankingu włoskim, był bez porażki. Rosito, i tam właśnie Włosi absolutnie nie dopuszczali 26. takiego rozwiązania, że Rosito może przegrać z jakimś nieznanym żółdrociobem z Polski. No i prawda jest taka, że na punkty to chyba nie mógł przegrać. Jakby ta walka nie wyglądała na punkty, to zdaje mi się, że bym nie przegrał. Ale ja byłem, jakby można powiedzieć, pewny i tak nastawiony. Jak pamiętam, trener Zbyszek Robot zadzwonił do mnie i powiedział, za 3 tygodnie boksujemy. Ucieszyłem się, jak dziecko, które by dostało lizaka, prawda, można powiedzieć. Mówię, to super. Pamiętam, wpadłem do domu, byłem pod domem, wpadłem do domu i mówię, tato, boksuje za 3 tygodnie we Włoszech, na Sardynii, tak? Przemek zrobił mi wielką niespodziankę, bo pojechał. Nie zdawałem sobie sprawy jeszcze wtedy. Łukasiński Maciek chyba bodajże też był z nami, więc powiem tak, no, wtedy to był dla mnie plejada gwiazd. Niesamowita jakby przygoda, ale też można powiedzieć, no pierwsza taka wygrana, znaczna wygrana w tej mojej karierze, można powiedzieć, zawodowej tak zwanej. Tak. A wcześniej, mamy trenera w tym momencie, Fiodora Łapina, tylko że niestety nie na Skype'ie, będziemy rozmawiali przez telefon, bo tam coś nie działa. Halo? Tak, witam. Cześć, witamy Fiodor. Już po treningu? Tak, dotarłem na miejsce, nie wiem dlaczego właśnie Skype nie działa. Rzadko może korzystać z tego, ale złośliwość. Dzisiaj rozmawiamy o walce, tej słynnej walce w Moskwie z Rakimem Czachkijewem. Z jakimi tam, jak pamiętasz, jechaliście nastawieniami? Bo tam nieznacznym faworytem był, o dziwo tam tego pojedynku, mimo że przecież to Krzysztof po raz piąty bronił tytułu, był jednak Czachkijew. Właśnie dobrze powiedziałeś, Janusz, że o dziwo, tak? Bo dla mnie pewnym faworytem tej walki był Krzysztof, ale może już w Rosji może mistrz olimpijski to jest coś ponad, tak? Może mniej mieli styczności z mistrzami świata w boksie zawodowym, a mistrz olimpijski bardzo szanowany i uważany był za może do tej pory nawet taki jest u nich. Natomiast no, dla mnie osobiście to było tak, że wyszedł stary wilk mistrz świata, który parę razy już bronił. To był na goście, który no, trudno było powiedzieć, nie zawsze się troszeczkę ta walka z takim zawodnikiem jak Łodarczyk. No mieliście już za sobą z Krzysztofem no, naprawdę wiele ciężkich, trudnych, ale też zwycięskich pojedynków, przecież ten dramatyczny w sumie pojedynek, bo tam przegrał na punkty w Australii z Greenem, a znokautował go w koncertowy sposób. Ale tu nadzieje chyba w Rosji związane. Ja rozmawiałem kiedyś ze znanym komentatorem telewizji rosyjskiej, zresztą spotykamy się na Igrzyskach Olimpijskich od lat, Grigorijem Skripko, który komentował ten właśnie pojedynek dla Rosji 2. I pamiętam, jak mówił o Czachkijewie, no bo byliśmy razem, komentowaliśmy Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, siedział obok mnie tam na innym, obok na stanowisku. I właśnie też o nim opowiadał. No oni bardzo liczyli na to, że Czachkijew zostanie zawodowym mistrzem świata, bo to był naprawdę silny facet. No wydawało się, że ma wszystkie atuty jakby po swojej stronie, mówię, te fizyczne. Chociaż te walki, które toczył wcześniej, wcale nie były takie rewelacyjne. No wydawało się, że jego styl pasował bardziej nawet pod boks zawodowy niż pod amatorski. I nawet z tak mocnym ciosem, siłą fizyczną, został tym mistrzem olimpijskim. Tak? W takiej konkurencji, przypomnijmy, on wyrzucił z tej wagi z Romanczuka, tak? Świetny zawodnik, tak? Natomiast no, troszeczkę chyba w boksie zawodowym na tym najwyższym poziomie jeszcze coś potrzebne, tak? Czyli dobra taktyka, czyli pomysł, czyli taka inteligencja. To tak się mówi, ale banały, ale to są inne sporty, tak? W kilku dniach codziennie boksować walkę po czerwony, a przygotowuje się przez dłuższy okres czasu, mając taką przewagę, że znamy tego przeciwnika i szkować się parę miesięcy do jednego przeciwnika, to jest całkiem inne dyscypliny, tak? My myślę, że wykorzystaliśmy ten czas o wiele lepiej niż ekipa. Na co szczególnie uczulałeś przed tą walką Krzysztofa, czyli przed czym go przestrzegałeś, analizując walki Czachkijewa?
z jednej strony bardzo dynamicznie, mocno bijący, bardzo szybko skracający dystans zawodnik, bo miał też bardzo mocne nogi, żeby donieść te ciosy, to jednak tą dynamikę w nogach trzeba też mieć i on to z doskoku robił świetnie, tak? To był zawodnik, który wskazał kombinacje używając każdej ręki. Bił bardzo mocno prawej sierpowej, bił mocnej lewej nawątrobej i lewej sierpowej. Nawet obrona nie była taka zła, tak? Natomiast też zwracaliśmy uwagę, że przy tej dynamice nie zawsze dobrze te siły swoje mierzy, tak? I widzieliśmy, że przy tym nie potrafi czasami się rozumieć. Widzieliśmy, że po prostu trzeba go ciągle wspinać, ciągle być zagrażeń, ciągle być blisko, nawet wtedy, kiedy nie chce podjąć walki, tak? A na pewno w tej walce do tego by doszło, tak? I wtedy na odwrót męczyć go, tak? Bo przy tym nakładzie energetycznym po prostu widzieliśmy, że on tego nie wytrzyma. No i to się potwierdziło, na razie był spokój, bo widzieliśmy też bliska, że siły, że on słabnie, że coraz mocniejsze ciosy zaczyna przyjmować i to wyszło na nasze. Ale walka zaczęła się tak, no, w summa summarum dla Krzyśka nieciekawie i później w tej trzeciej rundzie był knockdown, który w tej chwili widzimy. Czy zrodziły się w głowie jakieś wątpliwości w tym momencie? Nie, absolutnie żadnych wątpliwości. No, tym poziomie no, trzeba się sami przyjąć, tak? Tym bardziej z takim zawodnikiem. Bardzo fajnie, jak się wyjdzie i trafi się mocnym ciosem na początku i jest okej. Natomiast tu widzieliśmy, że trzeba, to będzie trudna walka, natomiast właśnie ze względu na to, że jest jak bardzo niebezpieczny, jak bardzo dynamicznie bije Czechijew. Natomiast no, też chyba trafił na najbardziej niewygodnego przeciwnika dla siebie, Wodeczyka, który akurat w tych czasach chyba był najlepiej broniącym zawodnikiem wadze Cruiser, a do tego potrafił mocno uderzyć czy w pierwszej rundzie, czy w ostatniej. Tak, ten początek był niesamowity, bo też uważam, że najlepiej był gotowy, przygotowany w życiu Czechijew, tak? Bo spodziewaliśmy się, że zgaśnie nawet wcześniej, natomiast on zamknął Krzyśka dość mocno w tych pierwszych tam tych 4-5 rundach i dopiero ten lewy sierpowy tak przełamał pewność siebie może. Ale właściwie przed tym lewym sierpowym zaczął się taki moment, kiedy no, ja zobaczyłem u niego taki ewidentny kryzys, że zaczynał uderzał serią, a potem wręcz desperacko starał się uchwycić Krzyśka i trzymać się, tak jakby zupełnie stracił siły. I czy wy też mieliście takie wrażenie, że on w pewnym momencie po prostu zgasł i teraz będzie początek końca? Tak, bo dobrze wiemy, tak, że czasami obrazek telewizyjny nie widzi wszystkiego, tak, a w ringu wygląda troszeczkę inaczej. Krzysztof trafił parę mocnych ciosów, na przykład przerabialiśmy dość długo, kiedy złód szedł prawym podbródkowym czy prawym takiem, a doletywał na górę prawej sierpowej i tym ciosem parę razy bardzo mocno trafił. Nie było liczenia, natomiast to zabrało pewność siebie Czechijewu przy jego widocznym początku zmęczenia, to zaczęło brakować mu właśnie tej pewności, że on po każdej swojej akcji zaczął już iść w klincz, tak? To już widzieliśmy, że po prostu tam na raźniku nawet po przerwach, nawet mówiłem, przyjdzie pierwsza runda tam, czy jeszcze dwie i będzie twój, tak? No to jest takie rozmowy, oprócz wiadomo, co trzeba robić, kombinacje, w jaki sposób się bronić. Ja szczerze mówiąc byłem zdziwiony w ogóle trochę taktyką Czechijewa z racji tego, że no, koncentrował się przede wszystkim, żeby uderzać w głowę. Był tam chyba taki moment w piątej rundzie bodaj, gdzie trafił diabla w okolice wątroby, ale potem jakby, no wiadomo, jak człowiek dostanie wątroby, to czuje to bardzo długo i później każde lekkie uderzenie, nawet rundę później, to boli strasznie. Natomiast on jakby nie próbował tego kontynuować.
Значит, też видел, że wiele ciosów przestaje dochodzić, bo Krzysztof w tej walce nie stał, tylko się poruszał. Bo to jakby stanął w miejscu, to wiadomo, koniec walki byłby o wiele szybciej i prawdopodobnie w drugą stronę. Tak? Krzysztof schodził ciągle w swoją lewą, czyli zachodził za prawą rękę Ciechijewa. I te ciosy tak trafił w wątrobę, tak? To nawet było to nie było czyste trafienie, to było z tego co przypominam, tak. Awcierka taka dość mocna była, bo właśnie Krzysztof schodził. Schodził, tak, ale widać było, że to czuć. Tak, to pociął, to był mocny cios, tak, myślę, że jakby jest jeden, dwa ciosy jakby trafił, jakby Krzysztof się zatrzymał, to no, trudno powiedzieć, jakby to było. Natomiast właśnie chodzenie na nogach w lewą stronę, czyli generalnie klasika na zawodnika boksującego w lewą stronę pozycji, tak, zrobiło też swoją robotę, on tych ciosów wszystkich nie donosił. Nogi też troszeczkę zatrzymało mu się i dużo ciosów zaczął bić po prostu w powietrze i w tym momencie też oprócz tych ciosów Krzysztofa paru mocnych, gdzie widział, że no to przeciwnik czuje to, tak, że władacz nie boksuje na 100%, natomiast on przestał trafiać. To znaczy czystych ciosów i tak było nie za dużo, natomiast on dużo ciosów zaczął bić w powietrze po prostu i to zabrało mu też pewność siły. I jeszcze ostatnie pytanie, Fiodor, czy twoim zdaniem, z twojego punktu widzenia, to było takie najbardziej efektowne zwycięstwo Krzysztofa podczas waszej wspólnej pracy? Myślę, że tak. Myślę, że i przeciwnik, i mistrz olimpijski, i ten wyjazd, który był no też tam, gdzie na wyjeździe widać, że sędziowie też, no to wiadomo, to jest normalny wyjazd i trzeba pokazywać troszeczkę więcej niż udowadniać, nie, bardziej niż u siebie, tak. Widzieliśmy, że na punkty bardzo ciężko będzie to wygrać, więc koncentracja była ogromna, tak, i tak, to była dramatyczna walka, dobry przeciwnik, wyjazd. Ja bardzo cenię przede wszystkim wygrane na wyjazdach. Tak, moim zdaniem, że tak. To jest najcenniejsze wygrane. Serdecznie dziękujemy, Fiodor. Naprawdę to wracamy do miłych wspomnień, aby takich jak najwięcej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Życzę wam tego samego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Wracając do tej punktacji, o której Fiodor mówił, do momentu przerwania walki Predrag Aleksisz punktował 66-63, a pozostali Guido Cavalleri i Bela Florian 66-64, wszyscy dla Ciechijewa. No ale wiadomo, że ta ósma runda była właśnie na rogu, że tam był dwa razy liczony. No ale taka punktacja, że sprawa końcowego wyniku... Otwarta tutaj, była wciąż. Tak, była otwarta. To była ósma runda, jeśli się nie mylę, tak? Tak, była ósma runda, czyli jeszcze można powiedzieć ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, cztery rundy do końca. To było po siedmiu rundach. Tak jest, to było po siedmiu. Dla ciebie to długo, bo ty normalnie jesteś cierpliwy w takich sytuacjach. Czy fakt, że w ringu, w tej walce był Daniel Van de Ville, który wcześniej 10 razy prowadził twoje pojedynki w ringu, no to dobry znajomy, można powiedzieć, ma znaczenie? W pewnym sensie tak, tak, jak najbardziej, bo sędzia, który przed Buśmem prowadził już mi wcześniej walkę, jak boksowałem z Fragomeni we Włoszech, był trochę nieprzyjemny i niemiły i dosłownie jakby można powiedzieć zamiast jakby ferworze walki przyznać mi to, że mnie ukarał i jakby odjął mi punkt, tak? Myślę, że Krzysiek Głowacki by był mógłby się wypowiedzieć na ten temat, czy sędzia ringowy może pomóc, a tutaj w tym przypadku tak, czułem się bezpiecznie z tego względu, że widziałem Daniela w wielu walkach i zawsze dla mnie można powiedzieć był taką, no, nie wiem, czy sędziuje dalej, ale takim sędzią, może, przepraszam, z prawdziwego zdarzenia, taki jakby można powiedzieć od serca, on wiedział, po co tu wchodzi. Wiedział, że trzeba dobrze sędziować, nie dlatego dobrze, nieważne, że mnie znał, on powiedział tak, nieważne, że ja cię znam i jakby można powiedzieć i sobie rękę podałem, ja dla ciebie i dla twojego przeciwnika jestem taki sam, pamiętaj o tym. I to mi się strasznie spodobało, jeszcze bardziej jakby zaufałem mu jakby tutaj gdzieś tam w głębi serca i miałem pewność, że co by się nie działo w tej walce, on potraktuje przeciwnika tak samo, jakby mnie potraktował. Inna sprawa, że też trzeba przyznać, że generalnie Rosjanie tam zachowywali się bardzo, bardzo w porządku. Ja słuchałem tego
znanego kilkakrotnie komentarza rosyjskiego. On był naprawdę bardzo obiektywny i bardzo obiektywny. Ale przed walką wypowiadali się, to nie było tam wątpliwości, że Czekijew... Wierzyli, spacer. Ja powiem tak. To, co dzieli, można powiedzieć, nas od, jakby można powiedzieć, publiczności rosyjskiej, to jest to, że oni naprawdę za sportowcami to są, jakby można powiedzieć, jak nie ma przepuść, tak? Dla nich można powiedzieć, nawet ostatnio zaczepił mnie rosyjskojęzyczny kolega, znaczy kolega, no kibic z dziewczyną, poprosił, mówi, ja pamiętam twoją walkę, jakby można powiedzieć, z Rahimem Czekijewem. Niesamowita, tyle emocji, gratuluję i tak dalej, powtórki życzymy. Bardzo fajnie, jakby można powiedzieć, ta pamięć i fajnie to mówił. I tam oni naprawdę bardzo, bardzo sobie chwalą, jakby można powiedzieć, tych takich prawdziwych jakby sportowców. U nas niestety, można powiedzieć, tak kiedyś ktoś powiedział, u nas dopiero ktoś zostaje doceniony po śmierci, można powiedzieć, więc chyba trzeba umrzeć, żeby być doceniony, tak? Jeszcze nie czas, miejsce. Bo jak z Przemkiem wcześniej rozmawiałem, chciałem mieć jeszcze jedno dziecko, więc jeszcze trochę tutaj pobędę. No. Ja pamiętam, że właśnie już jak się ta walka skończyła, znokautowałeś Czekijewa, Grigorij Skrzypko powiedział krótko eta wsio, czyli taki bardzo spokojny komentarz. Pamiętam. I powiedział jeszcze jedno, że takiego boksu to chyba nawet w Ameryce nie zobaczymy. Nie zobaczysz w tym sensie, prawda? Więc dokładnie, i że dawno takiego widowiska w Moskwie dawno nie widzieliśmy. Dokładnie tak powiedział. Pamiętajmy, że tam naprawdę dużo było takich oficjeli. Był przecież prezydent Inguszetii, skąd pochodzi kilku znanych aktorów. No, był ten słynny reżyser Nikita Michałkow, film Spaleni słońcem, oscarowy, prawda, słynny. Znaczy, ja pamiętam, że okres ten był taki, jakby można powiedzieć, zupełnie jakby innym okresem przygotowań. Tak też trener powiedział, to do tej walki, jakby można powiedzieć, przygotowywaliśmy się, nie wiem, spokoju głowy nie było. Pamiętam, że ta walka chyba była przekładana, jeśli się nie mylę, i miałem boksować najpierw w styczniu, potem w luty, potem trzy albo cztery razy. I ten do mnie powiedział, dobra, okej, okay, ja wiem, ciągle czekasz, dobra, jedź na te wakacje. Ja pamiętam wtedy z moją wtedy obecną żoną Małgorzatą i synkiem Cezarem polecieliśmy na 2 tygodnie jakby wakacji, ale mówi do mnie, proszę cię, żebyś coś tam jeszcze robił, tak? Więc codziennie coś tam robiłem, codziennie biegałem, codziennie robiłem jakiś przynajmniej jeden trening, żeby jakby nie zastać się i jakby można powiedzieć, żeby nie zapaść tej wagi, że później jakby przyjadę, no będę miał, nie wiem, 5, 7, 8, 10 kilo do robienia, tak? To przyjechałem, miałem 94 kilo, więc czułem się naprawdę wspaniale. I jakby następną jakby zaczęliśmy fazę przygotowań, tak, można powiedzieć, do tej walki, więc wszystko przechodziło zgodnie z planem. Ja już nie spodziewałem się, że będzie. I kiedy, pamiętam, byliśmy na lotnisku, no to powiedziałem, no to dobra, to działamy. A tak. W twojej ocenie, jak sądzisz, ja wiem, że to taka trochę niezręczna sytuacja z twojego punktu widzenia, ale czego zabrakło Czekijewowi? Doświadczenia czy raczej głowy, bo jego trener Artur Grigorian rzekł, że do niego nic nie docierało, co się wskazówki, których się udzielało. Ja myślę, że był niecierpliwy, to na pewno, był, jakby to się mówi, w gorącej wodzie kąpany i chciał już... Ale już to w sensie w tej walce, czy już w tym momencie, że w całej jego jakby karierze, to widać nawet po szczególnych walkach. Tak, tu rozmawialiśmy nawet o Własowie, gdzie Własow nie jest zawodnikiem, który tak naprawdę bije, a wygrał z nim przed czasem, więc można powiedzieć, ta jego niecierpliwość w tych jakby walkach, ten jakby niepokój i że teraz nie trafiam i co się stanie, no to zdaje mi się, że doprowadziło do tego, że musiał wcześniej jakby skończyć, ta kariera jego zawodowa bokserska nie trwała aż tak bardzo długo. I wysiadał kondycyjnie. Dokładnie, wysiadał, zdaje mi się, no psychicznie nie wytrzymywał ciśnienia i dlatego się działo, co się działo. Chociaż bardzo dynamiczny, silny, nie bardzo silny, ale silny i tak mówiliśmy, no, on dosłownie na boks amatorski, jak wchodził i na te 3 rundy po 3 minuty trzeba było zrobić kołowrotek, to on jakby robił zawodnika, można powiedzieć, nie wiem, no, sałatkę jakąś, tak? Po 4 rundach punktacja sędziów 2 razy 40-35, 1-40-34. No to...
No to wiadomo, było, że 4 runda, no oczywiście to 8 było do końca, tak, to spokojnie. To spokojnie. Natomiast ktoś to podliczał, to mówił, już 6 punktów. Tak, chyba w ogóle w przerwach była podawana punktacja, czy nie? Już nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Zajmisz się chyba jest w 3 i 6, jeśli się nie mylę. Tak? Jakoś tam trzecia, w OBC był, ja nie wiem, nie, to 4 i 8, to 4, 4 i 8. Że był jakiś pomysł taki, żeby tak, tak. Pamiętam, a propos, pamiętam stoicki spokój, pamiętam trenera Fiodora Łapina i takie lekkie poddenerwowanie wtedy Janka Sabieraja, bo tak jak powiedziałeś, miałem dosyć mocno rozcięty ten łuk brwiowy. Janek musiał, jakby można powiedzieć, go mocno kleić, więc tam się naprawdę gimnastykować. Tak, tak, bardzo dobrze. I jakby nie leciało później, tylko jakby później do jakby tego gipsu dalej jakby kładł, tak? Więc całość... A powiedz mi, Krzyk, a wtedy jak w trzeciej rundzie przyknęknął, to jest ten lewy sierpowy. Słuchaj, jak ty naprawdę mało miejsca potrzebujesz, tak, to zawsze... to był lewy sierpowy samą ręką. Tak, ale mówię, ale generalnie to, żeśmy rozmawiali wielokrotnie tak prywatnie, że potrzebuje bardzo mało miejsca do wyprowadzenia mocnego uderzenia. I dużo czasu na podjęcie decyzji. No, coś musi iść w parze, tak? Zawsze trzeba znoić. No, kto jak nie twój, prawda? Powiedz mi, czy prawda jest, dzwonił do ciebie po walce premier Donald Tusk? Tak, z kancelarii premiera Donalda Tuska dzwonili do mnie na spotkanie. Miałem się pojawić, spotkać, ale wtedy można powiedzieć w głowie duży kołowrotek. No, że, nie wiem, czy żałować, czy nie żałować. No, zdaje mi się, że uściśnięcie ręki wtedy, można powiedzieć, byłemu raczej obecnemu premierowi, było czymś, można powiedzieć, fajnym i tak dalej, że taka, jakby taka persona też się do mnie odezwała, więc jestem niesamowicie cię wdzięczny i miło mi się bardzo. Ale nie trafiłeś wtedy tam. Ale nie trafiłem, jakoś się odbijałem od ściany do ściany i nie trafiłem w te drzwi, tyle powinienem. No, może szkoda, nie wiem, tak, miło by było poznać, ale działo się to, się działo. Wtedy już można powiedzieć w moim jakby życiu działy się różne rzeczy dziwne i niezrozumiałe. Dużo zakrętów. Tak, dużo zakrętów, dokładnie, ta droga była trochę kręta, ale no co, no, jestem, żyję. Zdrowy, to znaczy zdrowy. Dokładnie. Dzisiaj byś tego lewego sierpowego nie zadał? Chyba nie. No, nie wiem, no, pamiętam, że przed tą operacją coś tam trenowałem dla siebie, żeby trzymać jakąś tam formę i jakąś wagę. Przynajmniej 96 kilo przed treningiem. No i coś tam próbowałem i kurde, no, wydaje mi się, że trzeba też się dobrze w tempo, a też jeszcze wcześniej. Można powiedzieć, z kolegami tam jakimiś się umawiałem i na tak zwane, bym powiedzieć, zabawy bokserskie, tak? I zdaje mi się, że jak dobrze przycelować, tak właśnie jak nieraz pamiętam chyba Przemek przy jakichś przygotowaniach, albo jeszcze ktoś powiedział do mnie, ty się nie zastanawiaj, tylko ty bij. Więc jak się nie będę, jakby można powiedzieć, zastanawiał, a będę bił, to zdaje mi się, że nawet ten lewy się powróci. No właśnie, tak, bo były takie walki, w których no, nie za dużo zadawałeś ciosów. Dokładnie. Ale bywały takie, które zadawałeś ich więcej, wtedy skutek był bardzo wyraźny. Pamiętam, że po tamtym pojedynku dziękowałeś publiczności po rosyjsku, spasibo mu krzyczałeś, tak? emocje, wrażenia i tak dalej. To tak w Australii, thank you. Tak. Ale ty podnosiłeś Czakijewa, Czakijew podnosił ciebie. Tak, bardzo... ja podnosiłem go też z racji tego, że czułem, jakby można powiedzieć, takie dziękuję bardzo. Mistrz olimpijski, wtedy jeszcze później wicemistrz świata. Dał mi jakby naprawdę niesamowitą walkę. Wrażenia, też jakby można powiedzieć, jakby Krzysztof Włodarczyk, można powiedzieć, urósł, tak, jakby można powiedzieć, w całości tego i za to też jakby byłem mu wdzięczny, tak, można powiedzieć, tak, nas później przywitali, to co jakby mówili, jak się później nami zajęli, jeśli chodzi o szpital, o to szywanie, do specjalnej kliniki pojechaliśmy, szyli mi to, zajęli się nami naprawdę tak jak należy. Ja pamiętam te słowa, jeszcze raz wrócę do komentarza. Krzysztofie, jesteś prawdziwym mistrzem, wygrałeś w uczciwej walce, choć po trzeciej rundzie, prawda, byłeś bliski porażki, no tak mniej więcej. W Polsce z kolei były takie tytuły,
Diablo wrócił ze światu, znokautował Rosjanina, przelał krew, by podbić Moskwę, prawda? Takie były. Tak, no bo zawsze są jakieś, jakbym powiedzieć, zażyłości, tak, można powiedzieć, historyczne, ale zdaje mi się, że nie powinniśmy, jakby można powiedzieć, wiadomo, że wspominamy jakby tą walkę, ale mam nadzieję, że mam 39 lat. Trochę pokontuzjowany. Jest to moja 8 operacja, jeśli się nie mylę. 8 operacja, która? Sporo. 8 operacja. A ty, Przemek, też miałeś trochę operacji. Ale nie związanych z boksem. Tak? No, no wiesz, na kręgosłup, czy to tam raczej nie? Nie, ja tam miałem skórę poterbieli, czworogłowy udał, urwałem sobie nakładach. A, no to czyli okej, okay, no wszystko wiadomo. Ja, w boksie nic mi się nigdy nie przytrafiło, nawet złamanego nosa nie miałem. Ja niestety, można miałeś powiedzieć... Miałeś rozbity, miałeś szczyty łokciowy. Ja tak, niestety... Po walce wtedy w Niemczech. Bardzo się ucieszyłem. Przynajmniej jakoś blizna nie miałem szytego. Nie miałeś szytego. Bo nie chciałem mieć bliznę, więc było tylko na drewinkę. Ale dlaczego ja mam szytą? Tu mam szytę, a czy mam jedną kontuzję, można powiedzieć, która już chyba zawsze będzie od nart wodnych, gdzie Andrzej wtedy mówi, broń Boże, nie ma takiej możliwości, żeby wsiadł na narty wodne. Mówię, Andrzej, ja już kiedyś jeździłem, 3 razy wsiadłem i pojechałem i wszystko było dobrze. Nie. No i pan Piotr Chodzeń mówi, ja tutaj jestem po specjalistycznych, jakby można powiedzieć, ma uprawnienia, patenty, jeździł tyle lat, że jeszcze mi trochę brakowało. No i mówi, przewiozę go tak spokojnie, żeby było, tak? Ja poleciałem w lewo, chciałem przeskoczyć na fali, narty w górę, ja w dół. Trafiłem, można powiedzieć, 5 szwów na czole, 3 na nosie i to, można powiedzieć, jedyna moja chyba blizna bez... Nie od sportu, tak? Więc... Dobrze, że i tak to się wszystko zakończyło. Tak wracając jeszcze do tych Igrzysk Olimpijskich, gdzie Czakijew zdobył złoto, no tam pamiętajmy, w półfinale walczył Deontay Wilder, który przegrał z Russo 1-7. Czakijew wygrał z tym Francuzem, Johnem Mumbą w finale, natomiast przegrał i w finale wygrał i to pewnie... To był 2007? To był 2008 Igrzysko Olimpijskie, a rok wcześniej były Mistrzostwa Świata, gdzie przegrał chyba jednym punktem z Russo, 6-7 przegrał Czakijew, zdobył srebrny medal. Także, tak. A czy w 2007 czasem nie boksował też z Wajderem Zimnoch? Właśnie i Zimnoch jakby wyeliminował Wajdera, prawda? Tak jest. Jakby wygrał w pierwszej walce, w drugiej walce przegrał z Powiernowem, reprezentującym Niemcy. No i tak to się skończyła wtedy kariera. Ale Wajder wtedy dopiero zaczynał tak naprawdę. Chociaż już był mistrzem Stanów Zjednoczonych. Był mistrzem Stanów Zjednoczonych w kategorii do 91 kg. A później, mówię, rok później był jedynym, który dla Ameryki, dla Stanów Zjednoczonych zdobył medal, bo tam Amerykanie nie zdobyli żadnego innego medalu. Zdobył wtedy medal brązowy. Taki cieniutki, jak przecinek 91 kg przy wzroście 2 metry. Nieźle, naprawdę nieźle. No, ale no, to było, minęło, nie ma co żyć. Także Rosjanie mieli prawo naprawdę bardzo liczyć na Czakijewa. A później to też, co rozmawiałem, bodaj wczoraj, jak rozmawialiśmy z Fiodorem Łapinem, jak go tutaj prosiłem o tę rozmowę, to opowiadał mi, że też jego zdaniem, jak rozmawiał z tymi swoimi znajomymi z Rosji, to nie mają wątpliwości, że to ty tak naprawdę skończyłeś karierę Czakijewa, chociaż on tam jeszcze tych walk miał kilka. Miał, ale już można powiedzieć, te walki już były schodzące. To się załamało. Tak. Ja to się załamało. Mi się wydaje, że to jest tego rodzaju pięściarz, który szedł jakby od sukcesu do sukcesu i tutaj taka przegrana, tak bolesna przegrana w momencie, kiedy prowadził walce, miał cię na deskach i tak dalej, złamała go psychicznie, no tym bardziej, że to, o czym wspominałem, że Artur Grigorian mówi, że tam, mówił to w kontekście, że problemy z prowadzeniem zawodnika, który sam sobie chce być sterem okrętem i żeglarzem, więc... No to nic z tego nie będzie. No, trzeba się pewnych, jakby można powiedzieć, są pewne ustalenia i stety, niestety, czy ktoś chciałby, czy nie chciał, trzeba się słuchać jakby trenera. No, tyle jakby można powiedzieć, robimy tych pewnych rzeczy, tak? I wiadomo, co kiedy, komu dobrze jest w pewnym sensie, w jakim okresie przygotowań. Więc no nie ma co jakby, nieraz coś delikatnie można zmienić, ale jak coś się sprawdza, to nie ma tego. Ty pamiętasz to też Yunus Bekijew-Kurow, prezydent Inguszetii, też ci gratulował? Tak. Poszedł bodajże chyba na ringu, jeśli nie mylę, albo od razu chyba pod narożnikiem. Na ringu, pamiętam, była taka sytuacja. Się nie mylę i...
coś niesamowitego. No, Jezu, no, fajny czas. Wydaje mi się, że historia gdzieś tam się zapisuje, a w szczególności przy takich walkach można powiedzieć o tytuł. No, a w szczególności kiedy się broni, kiedy się jedzie, kiedy, tak właśnie trener też powiedział, kiedy jedziemy na obcą ziemię i tam zdobywamy tą ziemię, tak, a nie próbujemy tylko jakby pojechać i oddać, okej, dobra, zrobimy, oddamy. Tak, więc... tak, Czakijew już przed walką mówił, że presja na nim będzie ogromna. I on sobie zdaje sprawę, że wszyscy będą twierdzić, że to będą mu ściany pomagać, że będzie niby łatwiej w Moskwie, ale on mówił, że to może być trudniej, dlatego że wszyscy będą liczyć na jego zwycięstwo, że przyjedzie między nimi prezydent, właśnie Ingusetti. To był jego błąd, że zabrał sobie to prawdę głowy. Są różni zawodnicy, są tacy, których to motywuje, są tacy, których to paraliżuje. No akurat widocznie, znaczy to szczerze mówiąc to nie było widać u Czakijewa, żeby tam był jakiś paraliż. Poszedł na całość po prostu. Poszedł na całość, tylko no, z mojego punktu widzenia przy najłagodniejszej ocenie przynajmniej źle rozłożył siły. Tak, tak, absolutnie tak. Dlatego, że nawet znaczy ta walka tak czy siak by się inaczej nie skończyła, nawet, jak nie w 8, to w 12. No, nie ale... chcę się czepiać twojej pracy nóg, ale nawet gdyby on poczuł ten kryzys i tak... prowadził na punkty i mógł sobie pozwolić na to, żeby sobie tam rundę czy dwie przetańczyć, opocząc, trzymać się od ciebie z daleka. No, wygrywając przy okazji tą tego rundę. Nie zrobił. Tak, tak. Tak, on był troszkę lżejszy od ciebie, wtedy ważył chyba 88,984, ty ważyłeś 90, tam 300, 199 funtów ważyłeś. Tak. Ty od niego troszkę wyższy byłeś, zasięg też większy, ale to jak mówię, nie grało w tym momencie większego znaczenia. Powiedz mi, ty pierwsze mistrzostwo zdobyłeś w 2006 roku, wygrywając z Cunninghamem na warszawskim torwarze, drugie w 2010, drugi pas, czyli WBC, wcześniejszy IBF. Od 2008, krótko, bo przez rok i parę miesięcy mistrzem był tej kategorii Tomek Adamek. Nigdy nie wchodziła w grę taka walka? Wchodziła, gdzieś tam proponowaliśmy, tylko zdaje mi się, że dla jednego bardziej dla Tomka ona nie była jakby interesująca, tak? Co mi ta walka da, można powiedzieć, tak? Ani duże pieniądze, ani jakby można powiedzieć jakiś plus. No, obaj jesteśmy gdzieś tam w tej kategorii wagowej, ale szczerze powiedziawszy, Tomek jakby zawsze jakby rozumiem go, miał oparcie, żeby iść dalej, tak? Do przodu, boksować z zawodnikami, którzy później pewnie z myślą o tej kategorii ciężkiej. Kiedy przejdę do tej kategorii ciężkiej, to wtedy będę miał lepszy start. No i zdaje mi się, że ewidentnie, to mógłby był nastawiony na rynek amerykański. Dokładnie. Więc tego totalnie jakby nie interesowały go walki polsko-polskie. Tak? Można powiedzieć, że totalnie odbiegały i na drugi jakby tor schodziło. Tak? Więc Tomek, ktokolwiek by go tam nie wyzywał, nie robił, nie rzucał go jakimiś obelgami, to Tomek jakby to lekceważył i on jakby robił swoje. To też się chwali. No. Jednym z komentatorów tego pojedynku, takim ekspertem, był Grigori Drozd ze strony rosyjskiej. Chyba wtedy nie myślałeś, że będziesz z nim walczył? Nie myślałem. Pamiętam jeden taki moment. Pamiętam taki jeden moment, kiedy jesteśmy w Zakopanem na obozie. No i boksuje z nim Mateusz Mosternak, przegrywa przed czasem. Ja udzieliłem wywiadu wtedy, no czas oddzielić chłopców od mężczyzn, można powiedzieć, prawda? I gdzieś tam już z góry ktoś tam mi powiedział, że prawdopodobnie będę z nim boksował. A ja mówię, no to super, ekstra, nieźle. No ale tak tutaj też wcześniej Przemek też się zaśmiał delikatnie. W 2014 roku urodziła mi się córka. Wielkie zmiany jakby w moim życiu, ogromne zmiany w moim życiu, bo to urodziła mi się córka, niestety, jak no tak Pan Bóg chciał, w małżeństwie, jakby można powiedzieć. I oczywiście nie z żoną oczywiście, ale poza łożem małżeńskim. I pamiętam, że okres, jaki przebyłem od okresu urodzenia do walki, nikomu tego nie życzę, bo to było coś dla mnie okropnego. Ja w ogóle, jakby można powiedzieć, nie funkcjonowałem. Przychodziłem na trening zaprogramowany w pewnym sensie zrobić i jak najszybciej stąd wyjść, więc... Zgadza się, ale to już proszę na temat na inne opowiadanie, bo to jest walka... Kiedyś trzeba zrobić nie życie osobiste, kariera zawodowa. Mówię, tak, jak najbardziej, ale mówię a propos, dlaczego... W historiach różnych pięściarzy. Pewne, do,
no pewnie tak, no fajnie by to było usłyszeć może. No ale na pewno wtedy w 2013 roku po tej znakomitej walce z Czakijewem, którą wygrywasz przez knockout, prawda, na moskiewskim ringu, nie sądziłeś, że na tymże moskiewskim ringu stracisz ten pas i później już go nie odzyskasz i że tyle lat będziesz jeszcze walczył, no bo mamy rok 2020, ty jesteś wprawdzie po operacji, ale wierzysz w to, że jeszcze w tym roku wrócisz na ring, będziesz walczył jeszcze w tym i w następnym. Zdaje mi się, że jakbyśmy nie mieli wiary, to byśmy nie byli tutaj, gdzie jesteśmy. I ja ciągle jakby wierzę w to, że, no, że dostanę, mam nadzieję, taką dostanę szansę i jakby skończę tą swoją karierę z pasem mistrza świata w federacji WBC. No, piękne marzenie, oby się spełniły. Proszę państwa, to już na dzisiaj wszystko. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Żegnają państwa Krzysztof Jabłowodarczyk, Przemek Seleta. Do usłyszenia.